Witaj przyjacielu ponownie w mojej części kursu Era WordPress, gdzie pokażę Ci, jak ustawić własnego bloga. Więc tu mamy przykładowy blog, jaki utworzyłem dla Was, czyli próbny na subdomenie. Jak wejść w panel, czyli muszę wylogować teraz, przepraszam. Wchodzimy WP ukośnik WP admin i wyskoczy nam centrum logowania. Tu wpisujemy nasz przykładowy login, nasze hasło, można zapamiętać, no i logujemy. Co nam się pojawia? Pojawia się nam kokpit, czyli całe główne centrum dowodzenia naszego bloga. Co w nim znajdziemy? Znajdziemy w nim aktualizację, stronę główną, to jest początkowa, czyli kokpit, wpisy, obrazki, strony nasze, komentarze. Tu będziemy mogli sprawdzać, kto komentował, kiedy i o jakiej godzinie. Wygląd. Jedna z cech podstawowych naszego bloga, gdzie możemy zmienić swoją skórkę, czyli jak będzie wyglądał nasz blog. Tu Wam zaraz przedstawię. O. Tak jak tutaj mamy. Tak wygląda teraz. Możemy zmienić na 2012. Będzie wyglądał on tak, typowo pospolicie, czyli cały nasz blog. No i dalej, co mamy? Widgety, czyli to, co będziemy mieli tu w pasku po prawej stronie, w bocznej, bądź po lewej stronie on będzie. Menu. Nagłówek, tło i edytor. Or. Wtyczki. Wtyczki to są jedno z najbardziej w WordPress składa się na, można powiedzieć, z wtyczek i z motywów. To są głównymi cechami tego bloga, można powiedzieć, raczej tego systemu blogowego. Tylko że trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie wtyczki są zgodne z motywami i czasami mogą wyjść z tego naprawdę niezłe komplikacje, więc lepiej sobie zrobić kopię zapasową takiego bloga i wtedy możemy przywrócić nasz system, co pokażę to w innych częściach mojego kursu. Co jeszcze mamy? Wtyczki, użytkownicy. Możemy dodać nowego użytkownika, nie tylko my możemy być użytkownikami tego bloga oczywiście. Narzędzia, czyli import i eksport. Możemy wyimportować nasze strony i nasze wpisy i zeksportować, czyli wrzucić na naszego bloga. Ustawienia ogólne. Tutaj trochę się zagłębimy w to. Tu jest tytuł naszej witryny. Tu powinniśmy tak jak chcemy dać nazwę naszej witryny, na przykład to jest główny tytuł, co powinno za jako znacznik title, czyli tu uważnie by było dobrze dać słowo kluczowe bądź nazwę bloga. Opis to powinien składać się z też z jakichś słów kluczowych oczywiście, które pokażę też w dalszej części kursu, jakie dobrać do naszego bloga, żeby dobrze się pozycjonował. Dalej, co tu mamy? Adres WordPress, to mamy blog próbny na subdomenie, tego nie zmieniamy. Każdy może się rejestrować, tego nie zaznaczamy. Tu możemy sobie format daty zmienić na 30 stycznia.
format godziny. Ja zawsze wybieram taki. No i zapisujemy zmiany. Pisanie. Tu możemy wybrać kategorie. Jeśli dodamy kategorie, gdzie one są, to będzie we wpisach. Kategorie i tak ją omówię w dalszym wideo. Główną kategorię, czyli na przykład odchudzanie, bądź nie wiem, pozycjonowanie, bądź inne, możemy sobie dobrać główną kategorię, gdzie będą się mieściły nasze wpisy i inne kategorie. Usługi aktualizacji tego. Tu też można strony pingujące. One są pożyteczne, ale na razie to zostawimy. Przejdziemy dalej. Czytanie. Jeśli chcesz, żeby twoje ostatnie wpisy wyświetlała strona główna, to zostawiasz taką opcję. Jeśli chcesz zrobić z niej stronę statyczną, czyli że tylko będzie wyświetlać na przykład jakaś inna strona, sample page, to wtedy ustawiasz stronę statyczną i wybierasz z poniższych. Na przykład, żeby była jako strona główna, strona z wpisami, sample page. Przechodzimy dalej. Póki na razie mamy świeżego bloga, lepiej, żeby to było zaznaczone. Wtedy naszego bloga po prostu wyszukiwarka nie widzi i nie indeksuje. Póki co, lepiej pozostać przy nie, żeby nie miała możliwości, żeby Google nie miało możliwości indeksowania naszej strony. Dyskusja. Tu w zupełności mamy co do komentarzy. Komentarze ja zawsze zaznaczam to opcję, żeby muszą zostać zatwierdzone ręcznie. Wszystko powyższe zostawiam. Możemy się w to bardziej zagłębić i ustawić to jak odpowiada. Ja tylko zawsze zaznaczam tę opcję. To jest najlepsza. Przechodzimy dalej. Tu wyświetlam zawsze logo awatara. Gry awatar, o tak powiem. I tu te gry awatar nam się pokaże. I przy komentowaniu zawsze będzie pokazywać naszą ikonę gry awatara i komentujących. Zapisujemy zmiany. Przechodzimy dalej. Tu możemy ustawić rozmiar standardowy obrazków i jak może być maksymalna szerokość, maksymalna wysokość. Ja tu tego nie przestawiam, zostawiam tak jak jest. Przechodzę do bezpośrednich odnośników i tutaj mamy domyślne. Google naprawdę patrzy na to, bo to brzydko wygląda w ogóle. Ten prefiks i w ogóle. Ja zawsze zaznaczam nazwa wpisu, bądź można zmienić sobie na blok próbny archiwa, miesiąc i nazwa. Ja nazwę wpisu wybieram. To jest najłatwiejszy, prosty do czytania sposób i bardzo przyjemny dla oka. Zapisuję to. I tu mamy teraz przykładowe właśnie ustawienie naszego bloga. W dalszych częściach pokażę, jak zrobić własny wpis, jak dodawać obrazki, jak stworzyć własną stronę, jak wgrać motyw, dodać własne menu i jak wgrywać wtyczki. Oczywiście jeszcze pokażę, jak wtyczki ustawiać. W dalszej części kursu zobaczysz wszystko. Zapraszam i do zobaczenia.